Gustaw Morcinek już pomalutku jest zapominany. Jego twórczość niewydawana sprawia, że coraz rzadziej dociera do szerokiego czytelnika, a nie wyobrażam sobie historyka literatury czy znawcy literatury regionalnej, który nie znałby tych najważniejszych książek Gustawa Morcinka. Więc może warto zacząć na nowo edukować właśnie od najmłodszych, pokazać jakie piękne baśnie pisał Morcinek, a ktoś, kto zafascynuje się baśniami, sięgnie później po teksty pisane dla już dojrzałego czytelnika. To będzie zderzenie dwóch postaw badawczych. Pokolenia, które jest doświadczone w czytaniu, interpretowaniu tekstów morcinkowych, i pokolenia, które wchodzi na szlak właśnie tej wielkiej literackiej, intelektualnej przygody związanej z twórczością Gustawa Morcinka. W filmie Halora jest taki fragment listu Gustawa Morcinka do jednego z wielkich naszych pisarzy, w którym Morcinek mówi: no, Śląsk jest i nie będzie szybko dobrze zrozumiany, albo jest w ogóle niezrozumiany. Więc jakby ten syndrom bycia innym, odmiennym, z jednej strony no, może rzecz jasna przyciągać, bo jest atrakcyjny, ale z drugiej strony odstrasza. Jest to pisarz i był to człowiek wielowymiarowy, człowiek o różnych pasjach, człowiek nie tylko autor Łyska z pokładu Idy, nie tylko autor książek o Śląsku, ale też autor książek bardzo poruszających. I taki jest nasz główny cel, stąd te wystąpienia. Pokazanie Morcinka jako autora mistycyzującego, pokazanie go właśnie jako podróżnika, jako człowieka też zakorzenionego w Śląsku, bo jednak ukochał ten Śląsk, szczególnie Beskidy, ale pokazanie go od strony takiej domowej.